Maćko i Zbyszko długi czas trzymali się w ramionach, gdyż miłowali się wzajem zawsze, a w ostatnich latach wspólne przygody i nieszczęścia uczyniły tę miłość jeszcze silniejszą. Stary rycerz, od pierwszego wejrzenia na bratanka, odgadł, że Danusi nie ma już na świecie, więc nie pytał o nic. Jeno tulił do siebie młodzianka, chcąc przez moc tego uścisku pokazać mu, że nie został zupełnym sierotą i że ma jeszcze bliską żywą duszę, gotową podzielić się z nim niedolą. Aż dopiero, gdy im smutek i boleść znacznie łzami spłynęły, zapytał po długim milczeniu Maćko. Zali wydarli ci ją znów? Czyli też ci na ręku skonała. Na ręku mi skonała, pod samym spychowem, odrzekł młodzian. I począł opowiadać, jak i co było płacze mi wzdychaniami, przerywając sobie opowiadanie, a Maćko słuchał uważnie, wzdychał także i w końcu znów ją wypytywać. A Jurand? Żywie jeszcze? Juranda żywiącego odjechał, ale niedługo mu na świecie i pewnie go już nie obaczę. To może lepiej było nie odjeżdżać? Jako, że mi było was tu ostawiać. Parę niedziel wcześniej albo libo później. Wszystko jedno. Ale Zbyszko popatrzył na niego bacznie i rzekł. I tak musieliście tu chorzyć. Jako Piotrowin wyglądacie. Po słonko na ziemi przygrzewa, w podziemiu zawsze zimno i wilgoć nam jest okrutna z takowej przyczyny, że tu na oku zamku wody. Myślałem, że do szczętu spleśnieje. Dychać też nie ma czym i od tego wszystkiego rana mi się odnowiła. Ta wiesz co, to mi w Bogdańcy dopiero po bobrowym sadle szczebrzuch wylazł. Pamiętam, rzekł Zbyszko, bośmy po bobra z Jagienką chodzili. A to was tu, psu braty, w podziemiu trzymali. Maćko poruszył głową i odpowiedział, żeby ci tak szczerze rzec. To nie radzi, oni mnie widzieli, już było ze mną źle. Wielka tu jest zawziętość na Witolda i żmójdzinów, ale jeszcze większa na tych pomiędzy nas, którzy im pomagają. Próżną gadą, dlaczegośmy między żmójdzinów poszli. Byliby mi głowę ucięli. Jeśli tak nie uczynili, to jeno dlatego, że im wykupu było żal. Bo to, wiesz, pieniądz im nawet i od pomsty wdzięczniejszy. A po wtóre chcieli mieć w ręku dowód, że król, Polaków poganą w pomoc posyła. Bożeż mój, dzini niebożęta proszą się o krzest, byle nie z ich rąk, to wiemy, którzyśmy tam byli. Ale krzyżaki udają, że nie wiedzą i skarżą ich po wszystkich dworach, a z nim razem i naszego króla. Tu porwała Maćka zadyszka, także musiał na chwilę umilknąć i dopiero odsapnąwszy, począł mówić dalej. I byłbym może skapiał w podziemiu. Stawiał ci się za mną po Arnold von Baden, któremu też o okup chodziło, ale on nie ma między nimi nijakiej powagi i nazywają go niedźwiedziem. Szczęściem Delorsz dowiedział się o mnie od Arnolda i okropnego zaraz narobił warchołu. Nie wiem, czy ci o tym powiadał, bo on rad kryje swoje dobre uczynki. Jego oni tu za coś mają, bo już jeden Delorsz wielkie niegdyś w zakonie piastował godności, a ten jest znamienitego rodu i bogacz. Mówił im tedy, że sam jest naszym jeńcem i że gdyby mi tu gardło wzięli albo gdybym skapiał z głodu i wilgotności, to ty jemu szyję utniesz. Groził ci kapitule, że rozpowie po zachodnich dworach, jak krzyżacy z pasowanymi rycerzami postępują. Zlękli się, wzięli mnie do Lazaretu, gdzie i powietrze, i strawa lepsza. Od Lorszego jednej grzywny nie wezmę, tak mi dopomóż Bóg. — Miło od nieprzyjaciela brać, ale przyjacielowi słuszna rzecz przepuścić — rzekł Maćko. — A skoro, jak usłyszę, ugoda z królem o wymianę jeńców stanęła, to i za mnie nie potrzebujesz płacić. — Ba, a nasze rycerskie słowo? — zapytał Zbyszko. — Ugoda ugodą, a Arnold bezecność mógłby nam zadać. Usłyszawszy to, zatroskał się Maćko, pomyślał nieco i rzekł — ale można by coś odtargować — no samiśmy się cenili. Zali to teraz mniej mam być warci? Maćko zatroskał się jeszcze bardziej, ale w oczach odbił się podziw i jakby jakaś większa miłość dla Zbyszka. Acz ci potrafi strzec, taki ci już się urodził. Mruknął sam do siebie i począł wzdychać. Zbyszko myślał, że z żalu o te grzywny, które mieli von Badenowi zapłacić, więc rzekł, Wiecie, pieniędzy i tak jest dość, byle ona dola nie była taka ciężka. Bóg ci odmieni, rzekł ze wzruszeniem stary rycerz. Nie tam niedługo już na świecie. No nie powiadajcie, będziecie zdrowi, niech jeno was wiatr przewieje. Wiatr, wiatr młode drzewo przygnia, stare złamie. O, no nie próchnieją w was jeszcze gnaty, i do starości wam daleko, no nie smućcie się. Żeby tobie było wesoło, to to i ja bym się śmiał. Wszelako mam ci ja i inną do smutku przyczynę, a prawdę rzekł, że kurzy, nie tylko ja, ale my wszyscy. Co zaś? zapytał Zbyszko. A pamiętasz, jaką cię w obozie uskirwoiły, zgromił za to, żeś moc krzyżacką sławił. W polu już ci twardy jest nasz naród, ale tak z bliska, to ja się tutejszym psu bratom dopiero teraz przypatrzył. Tu Maćko jakby w obawie, że ktoś może ich dosłyszeć, zniżył głos. I teraz widzę, żeś ty był praw, nie ja. Niech ręka boska broni, co to za moc, co to za potęga. Spędzą naszych rycerzy ręce i chce im się jak najprędzej k Niemcom, a nie wiedzą, że krzyżaków wszystkie narody, wszyscy królowie wspomagają, że pieniędzy u nich więcej, że ćwiczenie lepsze, że zamki warowniejsze, sprzęt wojenny godniejszy. Niech ręka boska broni. I u nas, i tu mówią, że do wielkiej wojny przyjść musi, i przyjdzie. Ale gdy przyjdzie, i to niechże Bóg zmiłuje się nad naszym królestwem i naszym narodem. Tu objął dłońmi tą szpakowatą głowę, łokcie wsparł na kolanach i zamilkł. Zbyszko zaś rzekł. A widzicie, w pojedynkę nie jeden z naszych od nich tęższy. Ale co do wielkiej wojny, pomiarkowaliście sami. Oj, pomiarkowałem, a da buki ci posłowie królewscy pomiarkują także, zwłaszcza rycerz z Maszkowic. Widziałem, jak spochmurniał wielki z niego sprawca wojenny, i powiadają, że nikt na świecie nie rozumie się tak na wojnie. Jeśli prawda, to chyba jej nie będzie. Jeśli krzyżacy obaczą, że mocniejsi, to właśnie będzie. I powiem wam szczerze. Bogda już przyszedł w wóz, albo przewóz, gdyż dłużej nie lża nam tak żyć. I z kolei zbyszko, jakby przygniecion niedolą własną i powszechną, opuścił głowę, a Maćko rzekł. Szkoda zacnego królestwa, a boję się, by nas Bóg za zbytnią zuchwałość nie pokarał. Pamiętasz, jak to rycerstwo przed katedrą na Wawelu, przed mszą, wtedy, kiedy ci to mieli głowę uciąć i nie ucięli, samego Tymura Kuternogę wyzywało, którem czterdziestu królestw jest panem i którem góry z głów ludzkich uczynił? Nie dość im krzyżaków? Wszystkich naraz chcieliby wyzywać. I w tym może być obraza boska. A Zbyszko na owo wspomnienie, chwycił się za połowę włosy, bo go niespodziewanie ogarnął żal okrutny i zakrzyknął – A któż mnie wówczas od kata zratował, jeśli nie ona? O Jezu, Danuśka moja! O Jezu! I począł drżeć włosy, następnie gryźć pięści, których łkanie chciał potłumić. Tak rozkowyczało się w nim serce z nagłego bólu. – Chłopie! Chłopie, miej Boga w sercu, cichaj! Wołał Maćko. Co wskurasz? Hamuj się. Cichaj.